Kurczę, a gdzie Rysiek jest? A ta torba to razem z panem chodzi? Nie, to akurat taka była, więc taką wziąłem. Ale ona najpewniej zawiera wszystkie bilety na wszystkie przedstawienia, prawda? Nie, ja akurat reprezentuję media, także nie jestem typowym widzem. To pan jest również redaktorem tego konia? Nie, skądże znowu. Piszę dla Odry. Ty jesteś nową osobą w kontrabandzie? Tak, od tego roku. To w takim razie życzę tutaj powodzenia i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, miło bardzo rozmawiać z tobą. Dziękuję. Widać, że to jest ręka artysty, że to jest dobra ręka artysty i dlatego z czystą ciekawością przyszłam, żeby obejrzeć, co o nim inna osoba może powiedzieć. Lekarze powiedzieli, że to jest rak jelita. Miał operację, miał stomy założone, już się wszyscy cieszyli, że jest dobrze. Ale potem choroba się wznowiła. 1958. 2058. Myślał, że będzie żył 100 lat. Może jeśli zapamiętamy Konrada, no to się spełni. Choroba, gdzie jest Rysiek? Rysiek! Tu jestem! Widzisz mnie? Czekamy na kolejną sztukę. Trochę opóźnienia, dlatego że przybiegłam tutaj z 13 mus, z takiego performeksu o, wie pan, naszym rzeźbiarzu Nikiforze Szczecińskim. No i pan Roman Zańko się troszkę rozgadał. No ale my czekamy, a oni Romek przyjdą. Tak ma. Zazwyczaj w takich sztukach publiczność nie klaszcze, wtedy kiedy taki temat jest poruszany. No, oczywiście on wyszedł dopiero na samym końcu. Wojna, różnego tego typu działania, wiadomo, że wiążą się często ze śmiercią, ale kiedy to dotyczy nie żołnierzy, nie mężczyzn, a w tym wypadku dziecka, no to jest tak... No... Bardzo mocne. Bardzo. Tak. Szukam Ryśka. Zawsze się tu spotkaliśmy. Nie widzę go. Może przyjdzie? Gdzie jest mój przyjaciel?